ogromna ilość tych motocykli, które przechodzą renowację, to zgliszcza. To są pojazdy, które już dawno powinny wylądować na złomie i są reanimowane do granic możliwości, tak żeby później wyglądały na piękne. Bardzo często z motocyklami zabytkowymi jest tak, że przypisywane są różne historie. Mowa bardzo często o tym, że są to w 100% pojazdy oryginalne, a tak naprawdę to nie ma nic wspólnego z prawdą. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Siemanko, dzień dobry, to ja Wos i dzisiaj jak zwykle obudziłem się z OLX-em w dłoni, czyli jak codziennie. Patrzę na to, co jest do kupienia i patrzę na to, co ludzie chcą sprzedać. I jak zwykle i jak codziennie załamują mnie ceny, które tam widzę, ceny motocykli, szczególnie starych motocykli, szczególnie polskich motocykli. I kiedyś już nagrywałem film na temat, no właśnie, ceny WS-ek na OLX-ie, ale to było na Facebooku. Dzisiaj postanowiłem wziąć się za to jeszcze raz i wytłumaczyć, jak wygląda ten proceder niecny i jaki on jest tragiczny i w ogóle bezsensowny. No bo, dobra, zacznijmy od tego. Jeżeli ktoś chce sprzedać motocykl za kwotę X i znajdzie się frajer, żeby kupił za kwotę X ten motocykl, to nie ma problemu. Jeżeli w drugą stronę to działa, jeżeli ja chcę sprzedać za kwotę X i znajdzie się frajer, który kupi za kwotę X, no to też nie ma problemu. Generalnie w życiu niczym nie ma problemu. To i generalnie w sumie rób to, co chce, ta. No i generalnie nie powinienem w ogóle filmów nagrywać i zajmować jakichkolwiek stanowisk na żadne tematy, ale w związku z tym, że ja zawsze idę pod prąd i lubię czytać w komentarzach, jak tam ludzie mają z tym problem, to jeszcze raz opowiem taką historię o tym. To są mity, to są różne historyjki wymyślone przez właścicieli, którzy chcą, żeby sprzedać te pojazdy jak najdrożej. To jest po prostu kłamstwo. Licencja poetyka. Właśnie tak chciałbym, żebyś potraktował ten film. Nie chciałbym, żebyś się napinał, że nie jest tak, jak mówię, bo ja nie chcę tym razem wygłaszać tez i mówić, że coś jest, a czegoś nie ma i to jest jedyna słuszna prawda. Wszystko, co powiem w tym filmie w ramach tego, że coś uważam, chciałbym, żeby było traktowane jako pytanie. Pytanie do osób, które nie znają się na motocyklach zabytkowych, bo jeżeli ty się znasz na motocyklach zabytkowych i masz milion motocykli i wiesz, ile kosztuje renowacja tych motocykli, to również wiesz, ile oszustw czeka na te osoby, które zaczynają, które chcą kupić ten wymarzony motocykl, które chcą kupić tą wymarzoną WS-kę, bo z nią mają wspomnienia i wiesz, z jak wielką ilością przeszkód muszą się zmierzyć bardzo często. I niech ta WS-ka będzie tylko przykładem, bo tych przykładów motocykli zabytkowych, na którym jest żerowane, że tak powiem, jest bardzo dużo. Także licencja poetyka, pamiętajcie, że jest to film, który ma wpływać na wyobraźnię, który ma otwierać znaki zapytania w momencie, kiedy kupujesz motocykl, czy decydujesz się na renowację, to sprawa może jest nieco trudniejsza, ale wiesz, co kupujesz i z jakiego punktu wychodzisz, a moment, kiedy kupiłeś już motocykl po renowacji, jest dosyć ryzykowny, bo możesz się spotkać ze wszystkim, od naprawdę podłej jakości komponentów, aż przez oszustwa osób, które naprawiały ten motocykl, czy prowadziły renowację. No, sami wiecie, o co chodzi. Pozostawmy to jako pytanie i pozostawmy to jako temat dla osób początkujących. I tak kocham swoją WS-kę, mimo że będę szargał jej imię w tym filmie. Bo imię jest takie troszeczkę jak marszałek Piłsudski, można je dwutorowo oceniać. Dobra, Piłsudski to akurat takie, no może nie na miejscu. No wiecie, o co chodzi. Dzisiaj najdroższy motocykl WSK 125, zwykła, wstrętna jednoramówka, no 125, czyli motocykl, który nie ma żadnej wartości kolekcjonerskiej. No Elixie, najdroższy kosztuje 30 tysięcy złotych. 30 tysięcy złotych.
Za 20 ponad do 30 kupicie na przykład BMW R100GS, czyli motocykl, który jest w skali świata motocyklem wybitnym, motocykl, o którym kolekcjonerzy, może nie kolekcjonerzy, ale osoby, które jeżdżą po świecie i lubią stare motocykle, dadzą się pokroić, bo jest to motocykl niemal doskonały, chociaż stary, lata 70-80. WSK-125 została wyprodukowana w milionach sztuk, no nie pamiętam już ile tam, ale po 200 tysięcy pewnie każdy model, jest ich od cholery. Na każdym podwórku stoi WSK, w każdej szopie stoi WSK, na każdej wiosce stoi WSK. Każdy ma WSK, a jak jej nie ma, to se kupił i miał, i sprzedał później. Jej nie ma, bo wie, że to jest badziew. W sensie, to nie jest może taki badziew typowy, no bo jednak bazuje na motocyklu DKW RT125, a DKW RT125 był motocyklem idealnym. Natomiast komuniści, żeby go zrobić, musieli go spieprzyć. No i go spieprzyli, no i mamy WSK. No i gdyby WSK była dobrym pojazdem, to dzisiaj byśmy mieli nowe WSK, dobre WSK, czyli motocykle nowoczesne WSK-owe. A ten Triumph, który stoi tutaj obok mnie, stoi tu nie bez przyczyny, bo nowy motocykl Speed 400, no taki dopracowany w ogóle, kosztuje mniej niż 30 tysięcy, dużo mniej niż 30 tysięcy. Macie motocykl, którym da się jeździć i który nie ma żadnej wartości kolekcjonerskiej, ale daje to, co motocykl powinien dawać, czyli frajdę z jazdy. WSK w ogóle nie daje frajdy z jazdy, tym się nie da jeździć. Oczywiście jeden z drugim powie, że oj człowieku, co ty pieprzysz, w niedzielę odpalasz, se suniesz przed siebie i zwiedzasz okolice. Pod warunkiem, że ta okolica ma 20 km i ten motocykl się nie rozsypie i ten zapłon będziesz musiał regulować i ten gaźnik do kitu, który nigdy nie działa i oczywiście powiecie, że można to ustawić. No i właśnie, obijamy się cały czas o śmieszność, że zawsze wszystko można zrobić. No oczywiście, że wszystko można zrobić, ale z punktu wyjścia motocykl WSK nie nadaje się do takiego jeżdżenia i nie nadaje się do tego, żeby płacić za niego 30 tysięcy złotych. A czemu się nie nadaje? No i uwaga, przeczesałem i zrobiłem sobie krótką analizę, aż sobie ją na karteczce zapisałem. 229 motocykli WSK jest obecnie do sprzedania na OLX-ie. Tylko na OLX-ie. Nie wchodzę w marketplace, w żadne inne miejsca. 229 motocykli. No ale przecież renowacja motocykla zabytkowego kosztuje swoje. No tak, ale pamiętaj, że są osoby, które zajmują się renowacją na tyle zawodowo, że to wygląda niemal jak taśma produkcyjna. To nie jest już czas, kiedy ojciec z synem, czy syn, czy ojciec po prostu sam siedział w garażu i przez pół roku dubał te motocykle. To są wyspecjalizowane zakłady, które zajmują się renowacją takich pojazdów. Znajdźcie mi motocykl japoński, 600 litra, którego jest 229 sztuk do sprzedania obecnie. To jest świadectwo tego, że ten motocykl nie ma żadnej wartości kolekcjonerskiej. I to, że on ma, tam, ten ma pewnie, nie wiem, 60 lat czy 50, 64 rok jest, no to nieważne. W każdym razie to jest jakaś pamiątka, ale w moim przypadku jest to pamiątka rodzinna. Jest to motocykl, który jest od nowości w rodzinie mojej. I to jest motocykl, to jest mój pierwszy motocykl w życiu. I nawet jeżeli, kiedyś miałem taką sytuację, że przyszedł do mnie facet, znajomy taki dalszy i chciał ją kupić. Ja mówię, stary, płacisz 100 tysięcy i zabierasz, za mnie jej nie sprzedam. Bo to nie ma wartości żadnej rynkowej, to jest wartość sentymentalna, która jest u mnie w domu. I teraz ty możesz nie mieć tego motocykla, bo sprzedałeś za gnojaka albo się rozleciał. I chcesz go dzisiaj kupić. I ktoś wykorzystuje ten sentyment, żebyś zapłacił za niego 30 tysięcy złotych. Natomiast to nie jest warte tych pieniędzy. To jest kawałek ramy, która się wygina, kawałek zbiornika, do którego nalejesz paliwo i kawałek gównianego silnika, który nie ma żadnych osiągów ani kultury technicznej. Oczywiście jakąś tam ma, minimalną, ale nadal to jest taki, no, chiński skuter swoich czasów, że tak powiem. Bo jeżeli porównamy to do motocykli niemieckich, angielskich, do motocykli francuskich, no to nie da się tego porównać. I oczywiście możemy powiedzieć, że była komuna i było jak było i robiliśmy co robiliśmy. Tak, robiliśmy co robiliśmy i robiliśmy za to, za co mieliśmy, żeby to zrobić i na to robiliśmy to, na co nam pozwalano. Natomiast nadal, obiektywnie rzecz biorąc, mamy rok 2024 i mamy możliwość zakupu fajnego motocykla zabytkowego za 30 tysięcy, nie jakiegoś gówna, które po prostu, no, jedzie tak, patrzy na mnie, a mnie nie rusz.
Samo to, że ten motocykl nie ma hamulców, to już świadczy o tym, że on nie jest dopracowany. A uwierzcie mi, w tamtych czasach można było zrobić hamulce. Wystarczyło zastosować większy bęben o większej średnicy i to by hamowało. Niestety tego nie zrobiono. Z jakichś tam przyczyn guzik mnie one obchodzą. Dzisiaj mamy motocykl, jaki mamy. Motocykl, na którym sprzedający żerują i oczywiście, jeżeli ty chcesz zapłacić za to, to śmiało, znaczy droga wolna, ale ja robię te filmy po to, żeby być może kogoś wyedukować, żeby komuś powiedzieć, że spoko, spoko, rób se co chcesz, ale pamiętaj, że nie ma to jakiejś większej wartości w skali świata. I teraz niech poświadczeniem tych słów będzie to, że zanim włączyłem nagrywanie, wlazłem sobie na mobile.de, wlazłem sobie na eBaya i znalazłem DKW RT125, na bazie którego zbudowano WSK. Chodzi o silnik, połączenia. Generalnie na bazie DKW RT125 zbudowano masę motocykli. I Amerykanie budowali, i Anglicy budowali, i nawet gdzieś w Azji budowano na tej bazie, bo Niemcy to był niemiecki pojazd, który później został, papiery były rozdane po prostu w ramach rekompensat wojennych czy coś takiego. Tak czy inaczej. W Polsce DKW RT125 nie było ani jednej sztuki do sprzedania. Na eBayu była jedna, nie na eBayu, na mobile.de była jedna sztuka. Wiecie za ile? Ładna sztuka. Za 3200 euro. Za 3200, czyli razy 4 to wiecie ile to jest. Dodatkowo to był motocykl z roku 50, a nie 60 czy 80. To jest już od 50 do 80 lat, to jest 30 lat różnicy. Jeżeli zastanowisz się nad faktyczną wartością pojazdu, to faktycznie DKW RT125 ma jakąś wartość, bo na jego bazie robiono. To był bezprecedensowy motocykl. To był motocykl, który wyznaczył trendy na lata, który wyznaczył trendy komunistom, ludziom wolnego rynku, demokracji i tak dalej, i tak dalej. A nie WSK 125. No i produkty z AliExpressu nie są niczym rzadkim w takiej renowacji. No i pytanie, czy to ma wtedy jakąkolwiek wartość, jeżeli zamawiasz podzespoły z Chin, bo przecież Chińczyk jest w stanie zrobić wszystko, co się da. I ty montujesz to w motocyklu zabytkowym, który ma mieć jakąś historyczną wartość. Oczywiście bez tego nie da się naprawić wielu pojazdów, ale duże pieniądze za motocykl płacisz wtedy, kiedy on jest tego warty. Kiedy on nie jest warty tych pieniędzy, to w mojej opinii nie ma sensu inwestować tak dużej ilości kasy na motocykl, który po prostu jest chińską wydumką z nowym lakierem i w budzie starego motocykla. Marudzimy, że marki motocyklowe, które powstają dzisiaj, przejmują logotypy znanych, starych, kultowych marek i chcielibyśmy, żeby były oryginalne, ale jednocześnie mamy chińskie motocykle WSK czy Simpsony w garażu, które w ogromnej ilości części, w ogromnej ilości części są zbudowane na bazie chińskich podzespołów. Ja ją mam, ja ją kocham i to jest generalnie motocykl, z którym mam mega dużo dobrych wspomnień. Na który też motocykl patrzę przez pryzmat starych lat i sentymentu. Bo taki jestem, tacy jesteśmy. Natomiast pamiętajcie, że motocykle i rynek motocyklowy to nie jest sentyment, to są po prostu pieniądze. Jeżeli ktoś chce z was zedrzeć tą kasę i wy chcecie ją dać, spoko. Ale po co, skoro można za 30 tysięcy złotych kupić naprawdę fajny statek? Motocykle lat 80., 90., one będą miały wartość. Czterocylindrowe potwory, które zapieprzają tak, że się w pale nie mieści. Za 30 tysięcy złotych kupicie wspomniane wcześniej motocykle BMW, które wyznaczały technologicznie trendy. Za 30 tysięcy złotych kupicie drugowojenniaka. Do roboty oczywiście, ale jednak ten motocykl będzie miał historię. Jeżeli tutaj masz motocykl 125, dwusuwowy, za 30 koła, to nie jest oczywiście, no ale na OLX-ie takie znajdziecie, to pamiętajcie też o tym, że za 30 koła kupicie motocykl z lat 20. o pojemności 150, 125, 175, 200, 250 nawet czasami, ale do zrobienia. Natomiast te motocykle mają zaraz 100 lat. To są stuletnie motocykle. To są motocykle, które pamiętają, no one pamiętają taki świat, którego my sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić. One pamiętają czasy, w których kiedy motocyklista jechał przez polską wieś, to go z widłami gonili, bo myśleli, że to jest diabeł. To są motocykle, na których hrabiostwo jeździło. To są motocykle, które należały do ultra bogatych ludzi i za którymi ciągnął się niesamowite historie. I jeżeli kupisz fajną sztukę i masz dryg do detektywistyczny, nazwijmy to, to możesz
zrobić dochodzenie i znaleźć rodzinę, do której należał ten motocykl. Możesz, wiesz, odbyć niesamowitą przygodę po historii tego motocykla i historii Europy bardzo często. I to są wartości i za to możesz zapłacić 30 tysięcy, a nie za komunistycznego... Sprawdzę, się nagrywa. Jezu, jak się nakręciłem. Nic mnie tak bardzo nie denerwuje, jak właśnie dorabianie świni uszom świni? Świniom uszu? Wiecie czego, dorabianie wielkich historyjek, a te historyjki nie mają żadnego znaczenia, bo te historyjki są zmyślane najczęściej. No i oczywiście możemy powiedzieć, że no to mordo, jak jesteś taki cwaniak, to odrestauruj WSK i zobaczysz, ile wyjdzie pieniędzy. No tak, oczywiście, że to będzie kosztować. Tylko jeżeli robisz renowację motocykla kompletną i ten motocykl wyjdzie 30-40 tysięcy złotych i on jest piękny, ładniejszy niż z fabryki, to on dla mnie osobiście nie ma żadnej wartości. To nie jest motocykl, z którym ja się utożsamiam. To nie jest motocykl, który reprezentuje jakiekolwiek moje motocyklowe myśli. To jest zwykły produkt zrobiony przez kogoś w shopie, nie w fabryce, ale w shopie, tym się różni. I oczywiście są zastosowane nowe gumki, łożyska, natomiast są to gówniane chińskie gumki najczęściej, które nie mają żadnej wartości i żadnego znaczenia. Ja wolę te stare gumki oryginalne w tym motocyklu, czy ten niedoskonały lakier, który tutaj na nim jest, bo sam z tatą pomalowałem ten motocykl, kiedy miałem 16 lat. I to jest wartość, a nie, że ty weźmiesz, zdemontujesz zbiornik paliwa, zawieziesz do lakiernika, on ci pomaluje go tak, że Jezus Maria, i będziesz chodził po tych wszystkich dniach, zelowa dniach innych miejscowości i się chwalił piękną WS-ką, bo ta WS-ka jak była nowa, tak nigdy nie wyglądała. To jest moje stanowisko na ten temat. A Triumf jest właśnie tutaj, który stoi. Stoi po to, żeby wam uzmysłowić, że za te pieniądze można kupić motocykl, który ma ręce i nogi, który ma sens. W sensie on będzie jeździł, on nie ma żadnej wartości. Możecie powiedzieć, że jest plastikowy, że jest indyjski, że to jest gówno, a nie motocykl. Tylko że kurna, przejedźcie się na tym, to jeździ po prostu. Hamuje, skręca, przyspiesza rewelacyjnie. I z tego motocykla możecie korzystać na co dzień. W takim motocyklu możecie ulokować środki. Natomiast jeżeli ulokujecie 30 tysięcy dzisiaj w pięknej, odrestaurowanej WST, która jest produktem, to nigdy nie będziecie mieli zwrotu z tej inwestycji, bo WS-ki, zakładam się, że nie będą nigdy już droższe. One już mają tendencję spadkową i robią się powoli na szczęście coraz tańsze, bo ludzie poszli po rozum do głowy. Jeżeli mogą kupić UJM-a jakiegoś wyczesanego albo właśnie BM-kę za 3 dychy, to kupują BM-kę za 3 dychy. I oczywiście ten problem nie dotyczy tylko WS-ek, ale także nawet Junaków M10. Też zrobiłem sobie krótkie śledztwo, bardzo, bardzo szybkie i takie. No i 49 900 zł. Tyle obecnie kosztuje najdroższy Junak M10 na OLX-ie. To znaczy, że za cenę odrestaurowanego Junaka, w ten sam sposób jak WS-ka, możecie kupić już drugowojenniaka wypasionego za 5 dych, BSA jakieś. No, jest tych motocykli, na które jak traficie, to będzie miało realny, no jakąś tam, no ty nawet pojeździcie sobie, pojedziecie na wyprawę gdzieś. Ja oczywiście znam ludzi, co na Junakach też jeżdżą na wyprawę, ale to jest tak jak z holowaniem Simpsona Junakiem 125. No można to zrobić, tylko po co? Generalnie zrobiliśmy sobie film, który spotkał się ze sporym uznaniem, bym powiedział nawet, ale była to fajna zabawa. Jeżeli jedziesz tym Junakiem M10 gdzieś na drugi koniec świata, to też jest to fajna zabawa i zajebiście. Natomiast no, 50 tysięcy to jest przesada, ale znowu możemy powiedzieć, że jeżeli ktoś ci chce tyle zapłacić, no to czemu nie brać? No i masz pełną rację, tutaj nie ma o czym dyskutować. Natomiast park do odbudowy zaczyna się od 12 tysięcy złotych i w przypadku Junaka to wydaje się bardziej rozsądne. Natomiast to też jest ciężkie do zrobienia, bo jeżeli kupisz takiego parcha zniszczonego, to te sztuki mogą być pocięte w cały świat. W sensie tam się nic nie będzie zgadzać i ten motocykl też nie będzie jakiejś tam niesamowitej wartości, no bo nadal to jest motocykl do odbudowy. I ja generalnie mam taką tezę, że wszystkie motocykle do odbudowy, po odbudowie, one nie będą miały takiej wartości jak te oryginały. Jeżeli za 5 dych kupiłbyś oryginał jakiś wypasiony, że ten motocykl faktycznie się zachował, no to pewnie to jest historia, to jest polska historia i na tym motocyklu zapewne gdzieś fajnie jeżdżono i za nim się ciągną historie. Natomiast ciekawą sprawą, wracając do WS-ki, jest na przykład poprzednik WS-ka, czyli WFM. Czy wiecie, że obecnie najdroższa WFM-ka na OLX-ie
kosztuje 15 500 zł. Połowę tego, co kosztuje WSK i też po renowacji. Mało tego, w UFM-ach są zaledwie 42 sztuki na Elixie. To jak się to ma do 229 ogłoszeń motocykli w WSK, z którego 30 000 kosztuje najdroższa WSK? No, wydaje mi się, że WFM-ka jest lepszym obiektem inwestycji, bo wyprodukowano ich mniej, jest starsza, jest mniej ogłoszeń. Wiecie, to tak właśnie działa. Ultra ciekawą kwestią są motocykle MZ ETZ 250. Obecnie najdroższy motocykl MZ ETZ i to jest prawdziwa patologia. Wystawiony jest za 60 000 zł. Tylko że tutaj na obronę sprzedającego mam jedną sprawę. To jest motocykl nowy fabrycznie. Więc no to jest wartość. Jeżeli coś jest nowe, oryginalne, fabryczne z zerowym przebiegiem, no to można za to położyć 6 dych, a nie 30 za motocykl po renowacji, który jest plastikowy, jak każdy inny chiński element na świecie, więc to ja to tak, tak to postrzegam. W ogóle ceny MZ ETZ poszły cholernie do góry. Nie wiem, czy my z Piotrem nie mieliśmy na to jakiegoś wpływu, no bo zaczynają się tak naprawdę, no może nie. Ponad połowa ogłoszeń jest od 8 do 14 tysięcy złotych, a to jest już dużo. My za swoje daliśmy, nie pamiętam ile, ale na pewno nie, to nie były takie kwoty. Oczywiście dołożyliśmy w renowację tych motocykli, renowację, no wymianę łożysk, tłoków, takie sprawy, no rzeczy, które sprawiły, że dojechaliśmy do Rumunii i wróciliśmy. Nie malowaliśmy ich, nic nie robiliśmy. Wyglądają jak kupy, no i tak będą wyglądać, bo właśnie to jest to, o czym mówię. To są nasze wspomnienia. I to, że ten motocykl nie ma wartości na Elixie, to guzik nie obchodzi, ma wartość tutaj. O, i tak go nie będę sprzedawał. Połowa motocykli to jest od 8 do 14 tysięcy złotych. Najdroższa, nie najdroższa. W ogóle za 19 900 możecie kupić MZ ETZ 250 z wózkiem bocznym. I to jest motocykl, za którym mógłbym położyć jeszcze 20 tysięcy, gdybym miał takie ciśnienie. No ale WSK za 30. Szanowni Państwo, szanujcie się, szanujmy się. Jeżeli chcecie sobie kupić, to sobie kupcie. Możecie mieć inne zdanie na ten temat i wiem, że na pewno macie. Ja je szanuję. Natomiast wygłosiłem swoje zdanie na temat motocykli zabytkowych. Nie musi się z nim nikt zgadzać. Ważne, że ja się zgadzam i ważne, żeby żyć w zgodzie z samym sobą. Śpieszmy się kochać motocykle, bo tak szybko drożeją. Mam nadzieję, że nie stanieją, ale być tak może. Ja was wszystkich przestrzegam. Dzisiaj dasz 30 000 za WSK i pomyślisz sobie, że to jest inwestycja. A inwestujesz pieniądze wtedy, kiedy oczekujesz zwrotu. Bo to, że kupujesz motocykle za 30 000 WSK, ją sobie kupujesz, żeby mieć, stary, gratuluję. Ale jeżeli robisz to w ramach inwestycji, to mogę ci powiedzieć jedno. Nigdy nie będziesz miał żadnego zwrotu z tej inwestycji, bo ten motocykl dzisiaj wypacykowany za 30 koła będzie tracił na wartości, bo będą pojawiać się na nim ryski. Z każdym rokiem będzie wyglądał coraz gorzej. Co nie będziesz robił, tak będzie. Oczywiście możesz go utrzymywać, polerować, ale jednak. Poza tym pokolenie osób, które jeździło na WSK-ach, powoli odchodzi. My dzisiaj, 30-latkowie, 40-latkowie, przejmujemy te motocykle WSK i my pamiętamy, jak nasi dziadkowie jeździli na tych WSK-ach i doceniamy to i dlatego jesteśmy skorzy położyć takie pieniądze, bo jest to jakiś tam powrót do korzeni, jest to być może taki rodzinny, taka rodzinna słabość, nie wiem jak to nazwać, w sensie dziadek jeździł, dojeżdżał przez 20 lat, był listonoszem, jeździł, ja kupię piękną WSK, nawet dziadka już nie ma, ale nadal rodzinnie jest ten motocykl wryty bardzo mocno w nasze korzenie. I jeżeli kupię i ten motocykl stoi, to fajnie. Tylko że pamiętajcie, że nadal nie mówimy o inwestycji, bo jeżeli to pokolenie, które dzisiaj kupuje, odejdzie, to pokolenie już Gen Z, jestem niemal pewien, że guzik będą obchodzić motocykle WSK i tego typu sprawy. Powiedziałem wszystko, kłaniam się nisko, to byłem ja, Wąsisko, zgadzać się nie musicie, a nawet dobrze, jeżeli się nie zgadzacie, zostawcie komentarze, niezgody. O, dycha mi wypadła z kielni, ale fajnie, to będzie dobry piąteczek. Mamy piąteczek, jutro sobota, niedziela, imprezki, motorki, zabawy, tak trzeba żyć. Pozdrawiam serdecznie, cześć i pa.